Słuchajcie, tu Tomasz Hajto. Ostatnio bardzo nieładne komentarze są na mój temat w internecie. Tak sobie troszkę śmieszkujecie. Dużo hejtu na mnie spływa, absolutnie niezasłużonego. Gdybyście tu siedzieli ze mną na jednej kanapie, pewnie byście tego mi w twarz nie powiedzieli. Nikt już nie pamięta, że rozegrałem 62 spotkania reprezentacji Polski. Nie, pamiętacie tylko, że w Essen w 2004 roku sąd prawomocny skazał mnie na 43 tysiące euro grzywny za nielegalny handel papierosami. No i co z tego? No i co z tego? A kto wymyślił hasło truskawka na torcie, co? No. A słynne moje powiedzenia? Ale zagraj to! Po co to wybijecie? Graj z kija, laga na chaos. Wy to kochaliście, prawda? I nadal kochacie. No i co z tego, że pożyczyłem 200 tysięcy złotych od gościa, który je miał, tak? No, jak je miał i chciał pożyczyć i pożyczył, to znaczy, że ich nie potrzebował. Ale ja mu je oddam, tak czy inaczej. Oddam mu je. On ich nie potrzebował, ale ja mu je oddam. No. No się nie czepiajcie. Tylko pamiętajcie, kto rozegrał 62 mecze w reprezentacji Polski. Wy tylko pamiętacie najgorsze rzeczy, że ja w 2007 roku jechałem bardzo spokojnie przez miasto w terenie zabudowanym 120 km na godzinę, a starsza kobieta, 74-letnia, wskoczyła mi przed maskę. Wy tego nie pamiętacie, a te wszystkie dobre rzeczy, które ja robiłem, jak komentowałem mecze, to, że na przykład znam cały skład Kaiserslautern 97 roku, tam wszyscy grali. Wy już tego nie pamiętacie, ale ja pamiętam. Marco Reich, Olaf Marszal, Mirosław Kadlec, nie wspominając, na rezerwie siedział Michel Ballack. No, wy tego nie pamiętacie. Dla was najważniejsze jest tylko to, że jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach. Na pasach jebłem babę. Jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach. Jebłem babę na pasach. Na pasach jebłem babę.